ludziom wydaje się, że uwodzenie polega na stosowaniu różnych sztuczek czy trików. Jednak jeżeli chcesz odnosić prawdziwe sukcesy na polu relacji damsko-męskich, najważniejsza jest praca nad swoją atrakcyjnością. Dzisiaj powiem o jednym z najważniejszych czynników atrakcyjności, jakim jest wygląd. Zacznijmy od tego, że zależy on od twojej twarzy, sylwetki i ubioru. W tym ostatnim przypadku najważniejsze jest podkreślanie różnic między płciami. W przypadku kobiet dużo atrakcyjniej wygląda dziewczyna, która nosi sukienkę i szpilki, od tej samej kobiety, która będzie miała na sobie jeansy, trampki i t-shirt. Mężczyźni, oprócz podkreślania różnic między płciami, powinni także postawić na eksponowanie swojego statusu materialnego, nawet jeżeli takiego nie posiadasz. Dlatego lepiej będzie, jeżeli do jeansów założysz taliowaną koszulę i marynarkę, niż na przykład bluzę. Pamiętaj, że praca nad sylwetką to również niesamowicie ważna rzecz. Dlatego regularne ćwiczenia i dobra dieta da ci nie tylko zdrowie, ale też dużo większe powodzenie u płci przeciwnej. Jeżeli nie masz pomysłu na to, jak poprawić swój wygląd, istnieje jedno bardzo dobre ćwiczenie, które pozwoli ci to zrobić. Wymaga jednak trochę odwagi. Wyjdź na ulicę i zapytaj 10 osób płci przeciwnej, co sądzą o twoim wyglądzie i co jeszcze możesz w nim zmienić. O, cześć chłopaki, słuchajcie, mogłabym wam zająć chwilę? Tak. Słuchajcie, bo jest taka sprawa, chciałabym coś zmienić w swoim wyglądzie. Nie wiem, może moglibyście mi coś doradzić, co mogłabym zmienić, co poprawić? Zacznijmy od butów może. Nie podobało wam się? Mogłabyś założyć szpilki. Okej. Okay. Ciepło jest, mogłabyś wyjść w sukience, rozpuścić włosy. Tak? No. Makijaż taki agresywniejszy. No dobrze, poza tym to jest okej. Tak? Dobrze, no super, dziękuję wam bardzo. Nie ma sprawy. Trzymajcie się, cześć. Jest jeszcze jedna rzecz, która może sprawić, że będziesz piękniejszy od niejednej modelki czy modela. Coś, co sprawi, że poczujesz się dużo pewniej siebie i przyciągniesz spojrzenia innych ludzi. I tym czymś jest zwykły uśmiech.